Witaj Polko, witaj Polaku. Na początku chciałem oczywiście jak zawsze poprosić o to, żebyście przynajmniej wcisnęli kciuk w górę i dziękuję od razu za każde udostępnienie, dlatego że to pozwala mi, nam, naszej społeczności dotrzeć z przekazem do większej liczby odbiorców, a na tym tak naprawdę nam zależy. Dzisiejsze spotkanie jest podzielone na kilka części. Pierwsza część to rzecz dla mnie osobiście bardzo bulwersująca, bo wskazująca na to, że Komisja Etyki Poselskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pozwala oficjalnie na bycie chamem. W moich ustach tego typu słowa nie często padają, właściwie niemalże nigdy, natomiast nie potrafię znaleźć chyba innych słów oceniających to, co się właśnie wydarzyło. 17 listopada 2022 roku wysłałem do Komisji Etyki Poselskiej jako Fundacja Nowe Spektrum wniosek o ukaranie pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej za słowa skierowane w dniu 16 listopada 2022 roku do posła Rzeczypospolitej Polskiej pana Grzegorza Brauna następujących słów. A pan to jeszcze modli się po polsku czy już po rosyjsku? Największym jest pan chamem, największym chamem Rzeczypospolitej, ruską onucą, to nie poseł, to cham. A pan to jeszcze modli się po polsku czy już po rosyjsku? Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek. Pan marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie notuje nas. I największy cham Rzeczypospolitej, ruska onuca. Bardzo proszę. Tak. To nie poseł, to cham. Bardzo proszę, pani poseł. Teraz dla tych, którzy lubią pana posła Brauna i dla tych, którzy nie lubią pana posła Brauna, niech to będzie przekaz następujący. Nie ma to dla mnie kompletnie żadnego znaczenia, wobec jakiego posła z mównicy sejmowej padły te słowa. A słowa padły ze strony pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej, która przy okazji jest wicemarszałkiem Sejmu, i liczyłem na to, że na wniosek Polaka, na wniosek prezesa fundacji, na wniosek fundacji, na jakikolwiek wniosek, Komisja Etyki Poselskiej przynajmniej ukaże panią poseł Małgorzatę Gosiewską. Pani Małgorzata zdaje się jest pierwszą żoną świętej pamięci pana Gosiewskiego, też posła, naganą. Bo niezależnie od tego, wobec kogo takie słowa padają i wobec niezależnie od tego, kto takie słowa wypowiada, uważam, że powaga Sejmu, jakkolwiek będziemy mieli wyrobioną opinię na temat większości posłów, którzy obecnie nas reprezentują w Sejmie, to uważam, że tego typu słowa, gdzie ktoś kogoś oficjalnie z mównicy nazywa chamem największym Rzeczypospolitej i ruską onucą, po prostu nie przystoi. A jeżeli ktoś jeszcze, tak jak pani Małgorzata jest wicemarszałkiem Sejmu, to powinny być osoby krystaliczne, powinny być osoby, które dają przykład. Po prostu dają przykład. Potem państwo się dziwicie, że jest granicząca z rynsztokiem rozmowa wśród Polaków, że programy publicystyczne często sięgają rynsztoka, że słowo obraźliwe na K bądź na jakiekolwiek inne słowo jest czymś cool, jest czymś fajnym, a ludzie się tym ekscytują. No więc ten przykład skądś musi pójść, więc skąd, jeżeli nie z ław sejmowych. I państwo 9 lutego 2023 roku wysłacie mi następujące pismo. Fundacja Nowe Spektrum, Grzegorz Płaczek. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czwarta kadencja, Komisja Etyki Poselskiej, nadawca. Cytuję. Uprzejmie informuję, że Komisja Etyki Poselskiej na posiedzeniach w dniach 11 i 25 stycznia oraz 7 lutego 2023 roku, czyli warto tutaj dodać z mojej perspektywy, że państwo potrzebowaliście aż trzech posiedzeń, żeby odnieść się do mojego wniosku o ukaranie pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej, rozpatrzyła sprawę dotyczącą wypowiedzi wicemarszałek Sejmu poseł Małgorzaty Gosiewskiej podczas 66. posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 listopada 2022 roku, stanowiącej podstawę pana wniosku z dnia 17 listopada 2022 roku.
Komisja zapoznała się z wnioskiem oraz wysłuchała wyjaśnień złożonych przez panią wicemarszałek Sejmu na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2023 roku. Komisja po przeprowadzeniu dyskusji na podstawie artykułu 7 ust. 1 regulaminu Komisji Etyki Poselskiej, uchwała Komisji Etyki Poselskiej z dnia 23 kwietnia 2009 roku podjęła decyzję o umorzeniu sprawy. Po pierwsze, Szanowna Komisjo Etyki Poselskiej, zwróciłem się do Państwa z wnioskiem o wezwanie posłów pani Małgorzaty Gosiewskiej oraz pana posła Grzegorza Brauna w celu przedstawienia wyjaśnień. Po drugie, poprosiłem o poinformowanie mnie o terminie zwołanej Komisji Etyki Poselskiej oraz, jeśli to możliwe, o moim udziale, prosząc o umożliwienie uczestnictwa. Ani Państwo nie wezwaliście pana posła Brauna, ani Państwo nie poinformowaliście mnie o tym, że Komisja Poselska na trzech posiedzeniach będzie się teraz odnosić do mojego wniosku o ukaranie pani poseł, a na samym końcu Państwo umorzyliście sprawę. Starając się zachować najwyższy poziom kultury osobistej, zwracam się zatem z retorycznym, czyli niewymagającym Państwa odpowiedzi zapytaniem do Komisji Etyki Poselskiej, czy jeżeli jakikolwiek poseł bądź jakikolwiek Polak, mogę to być ja, nazwałby na przykład pana posła Jarosława Kaczyńskiego bądź pana premiera mojego kraju chamem i ruską onucą i największym chamem Rzeczypospolitej Polskiej, czy Komisja Etyki Poselskiej także w tym przypadku nie zobaczyłaby żadnej nieprawidłowości? Państwo jako etyka, jako Komisja Etyki Poselskiej naprawdę nie widzicie niczego niestosownego i umarzacie sprawę, jeżeli jeden poseł z mównicy sejmowej zwraca się do drugiego posła, nazywając go chamem, największym Rzeczypospolitej. Nie jestem adwokatem diabła, nie stoję tutaj w ochronie i w obronie pana posła Brauna. Kompletnie nie o to chodzi. Chodzi mi o standardy, o pewną uczciwość. Chciałbym zobaczyć państwa zachowanie, państwa decyzje, jeżeli to ja, jako poseł, bądź jako nieposeł, bądź jakikolwiek inny, nazwałby pana Kaczyńskiego, bądź pana Morawieckiego największym chamem Rzeczypospolitej. Rzucam to pytanie jako pytanie otwarte. Temat numer dwa dzisiejszego spotkania. Ostatnio podałem na Twitterze informację, że wspomnieniową, że jeszcze niedawno urząd, który podlega panu prezesowi Grzegorzowi Cessakowi, podawał informację, że szczepionka ma 100% skuteczności. I ja wiem, że teraz państwo żyjecie tematem Ukrainy, tematem robaków i tematem od niedawna UFO. Natomiast to nie oznacza, że my nie możemy wciąż próbować jednak przypominać Polakom o tych patologicznych wydarzeniach w ostatnich dwóch, właściwie już niemal trzech latach. I to nie oznacza, że Państwo możecie ten temat zamieść pod dywan. Państwo, jako rzecznik, bardzo się cieszę, bo to oznacza, że rzecznik urzędu zwraca uwagę na to, co ja piszę, i to jest, dziękuję, bo to jest dla mnie ogromny komplement. Nie sądziłem, że państwo i że rzecznik tak zacnego, upolitycznionego urzędu zwraca uwagę na chłopaka z Kobiura. Bardzo państwu za to dziękuję. Państwo idziecie w zaparte. 20 godzin temu podaliście na Twitterze pod moim tweetem oficjalną informację. W badaniach klinicznych w tamtym okresie dominacji wariantu wirusa żaden z badanych nie wymagał hospitalizacji, czyli 100% skuteczności, prosimy o zaprzestanie siania dezinformacji. Ja bym mógł oczywiście Państwu przypominać o tym, jak razem z Jankiem Pospieszalskim, razem jak z panem posłem, razem jak z innymi niezależnymi dziennikarzami wchodziliśmy do urzędu, który był nadzorowany przez pana Grzegorza Cessaka. Pan potem prezes uciekł do TVN-u, twierdząc, że banda antyszczepionkowców, a my nie jesteśmy bandą antyszczepionkowców, wpadła do biura, nie byliśmy w biurze, byliśmy w sali konferencyjnej, i po prostu tak nakłamał, że głowa mała. Panie prezesie, jeżeli pan jest innego zdania, zapraszam do sądu. I państwo nadal w 2023 roku w lutym mówicie ludziom, że ja mam zaprzestać siania dezinformacji, bo szczepionka jest w 100% skuteczna. Kierując się ponownie wysokim, mam nadzieję, poziomem dystansu do tego, co państwo mówicie,
Chciałbym przypomnieć, że na podstawie badań przeprowadzonych, na podstawie informacji opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia 10 stycznia 2023 roku na oficjalnych stronach nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w Polsce wśród osób, które zmarły na COVID-19, 11 osób było w pełni zaszczepionych, a 3 osoby były niezaszczepione. Jaką zatem Państwo macie wartość 100% jako poziom bezpieczeństwa na myśli? Bo jeżeli Państwo mówicie, że ja mam zaprzestać dezinformacji, to pytam się oficjalnie na spokojnie Państwa. Jak Państwo podchodzicie do informacji takiej, że na 14 zgonów w ostatnim raportowanym dniu przez Państwa w Państwa bazie danych wystarczy wejść i kliknąć, a te wszystkie linki, te wszystkie dane, o których teraz mówię, macie Państwo podpięte na Facebooku pod linkiem, pod moim właśnie obecnym przekazem. Jak Państwo zatem w urzędzie nadzorowanym, jakże upolitycznionym i jakże z mackami firm farmaceutycznych, jak w tym urzędzie Państwo się odniesiecie do tego, że 11 zgonów 10 stycznia to są osoby w pełni zaszczepione, a 3 niezaszczepione? Dalej Państwo będziecie mówić Polakom, że zaszczepienie gwarantuje 100% bezpieczeństwa? Bo jeżeli Państwo mówicie, że ja mam rozumieć, że coś się działo w laboratorium, a potem życie pokazuje inne liczby, to trochę tak, jakbym poszedł do salonu i kupił samochód i w katalogu bym przeczytał, że ten samochód pali 4 litry ropy na 100 km, po czym wyjechał, a w trasę wrócił i okazało się, że ten samochód pali jednak 16. Gdybym poszedł do Państwa, Państwo byście powiedzieli, przepraszam, ale nam w laboratorium wyszło trochę inaczej. Temat numer 3. 6 marca 2023 roku Komisja ogłosiła wysłuchanie publiczne. To jest możliwość dla wszystkich Polaków, żeby pojechać do Warszawy albo żeby zrobić to zdalnie i żeby powiedzieć swoje stanowcze nie wobec projektu ustawy dotyczącego możliwości inwigilowania naszych telefonów komórkowych bez jakiejkolwiek decyzji sądu. Żeby to zrobić, a na tą chwilę, na dzień dzisiejszy jest 17 podmiotów zgłoszonych, między innymi ja i Fundacja Nowe Spektrum, na stronie internetowej nowespektrum.pl przez pisma znajduje się pismo numer 44. Dla tych, którzy są wojownikami, zachęcam Was, wystarczy wejść na ten link, kliknąć, pobrać pismo, wypełnić na czerwono. Zaznaczyłem, już zrobiłem co mogłem, żeby Wam pomóc. Wypełnić kilka pól na czerwono zaznaczonych i wysłać to pismo do Sejmu. Wszystko macie napisane w treści tego pisma w tym wstępie. I w efekcie możecie się pojawić, tak samo jak pojawiła się moja fundacja, również i inne fundacje, na liście podmiotów, które będą mogły powiedzieć stanowcze nie. Nie ma mojej zgody do tego, żeby jakakolwiek służba w Polsce miała prawo sprawdzania, co ja, co moja córka bądź moja żona wysyła do kogokolwiek. To jest nasze życie, to jest nasza prywatność, a Państwo, jeżeli chcecie mieć wgląd w nasze telefony komórkowe, to uważam, że powinniście takiego prawa być pozbawieni. Nie widzę powodu, dlaczego jakaś smutna pani w jakimś smutnym urzędzie będzie decydować jednoosobowo bez decyzji sądu, że na przykład Grzegorz Płaczek dzisiaj będzie miał sprawdzony telefon komórkowy. Uważam, że to jest oburzające. Temat numer 4, przeskakuję od razu. Doleciała do mnie informacja i tą informację, tak zwanie, jak to się mówi, podbiła Natalia Mechlik. Za to bardzo dziękuję. Natalia jest osobą, która bardzo walczy propolsko i jest niezwykle związana ze środowiskiem osób walczących. Bardzo cię serdecznie, Natalia, pozdrawiam. Zresztą Adama Kanie, który jest razem z Natalią w walce również. Pojawiła się taka wrzutka mówiąca o tym, że Prawo i Sprawiedliwość obecnie pracuje nad projektem ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy mają w głowie taką świadomość, że my w Polsce mamy najstarszą w Europie konstytucję i mamy taką świadomość, że to jest jedna, jedyna konstytucja, która powstała w 1791 roku.
Muszę Państwa obudzić, nie wszystkich, bo ci, którzy są świadomi, to są świadomi, ale w międzyczasie było wiele różnych konstytucji. Była konstytucja właśnie ta pierwsza, 3 maja, potem konstytucja Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i tak dalej, i tak dalej. I obecną konstytucją jest konstytucja w Polsce z 97 roku. I po co to do Was mówię, kochani Polacy? Polko i Polaku, ale właśnie po to, żebyście zrozumieli, że jest grupa posłów bądź ludzi, i ja do tej grupy należę, którzy uważają, że konstytucja jest tak ważnym aktem najwyższej rangi w Polsce, że nie powinna, że ta konstytucja nie powinna być dopasowywana do bieżącej polityki pewnych partii. Jest oczywiście druga grupa, z którą się nie zgadzam, ale ta grupa też ma prawo głosu, która jest zdania, że konstytucja powinna być na bieżąco dopasowywana do bieżącej polityki i partykularnych interesów partii rządzącej. Ja stoję po stronie, że należy konstytucję chronić i to nie jest dokument, który można dopasowywać na bieżąco do potrzeb partii. I Prawo i Sprawiedliwość złożyła projekt, ja to sprawdziłem i chcę Was po pierwsze uświadomić, po drugie trochę uspokoić. I Prawo i Sprawiedliwość złożyła projekt, gdzie po pierwsze ma być, to jest trochę nudne, ale posłuchajcie, bo to jest dosyć ważne dla naszej przyszłości. Projekt wnosi dwa pomysły. Pierwszy, modyfikacja pewnego artykułu w Konstytucji, czyli określenie limitu zadłużenia publicznego, pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obrony państwowej i wyłączenia tego wszystkiego z Konstytucji, bo wiecie, że zgodnie z Konstytucją państwo się nie może zadłużyć na pewną kwotę, na pewien próg, powyżej na przykład 60%, jeśli chodzi o PKB, dlatego że będzie to niezgodne z konstytucją i PiS szuka teraz rozwiązania, co zrobić, żeby móc wydawać więcej pieniędzy na obronę, niekoniecznie naszego kraju, przypomnę, dlatego że oddajemy również nasze czołgi i nasze własne nie wiem, chałubice na przykład na rzecz naszych sąsiadów ze wschodu. To jest pierwsze zagrożenie i pierwsza rzecz, którą Państwo chcecie wprowadzić do Konstytucji. I druga zmiana, chcecie dodać artykuł 234a. Po co? Cytuję. Jako podstawy do przyjęcia przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku której można domniemywać, że może służyć do wspierania rosyjskiej agresji, przejęty majątek będzie w całości spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji. Słuchajcie, zapis ten jest ogromnie, w mojej ocenie, groźny. Dlaczego? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość tym zapisem chce wykorzystać Konstytucję RP do prowadzenia bieżącej polityki państwa, co w mojej ocenie jest absolutnie naganne. 7 kwietnia 2022 roku wpłynął do Sejmu tak zwany druk 2263. To jest właśnie ten druk, ten pomysł zmiany ostatecznej konstytucji. Państwo się bujacie od 7 kwietnia. Przypomnę, że mamy teraz luty 2023, czyli minęło tam 8 czy 9 miesięcy. I Państwo dopiero 26 stycznia 2023 wybraliście prezydium komisji, takiej specjalnej komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ja chciałem zapytać Państwa o taką rzecz. Niezależnie od tego, że 8 miesięcy już minęło, praktycznie rok mamy już wojny ukraińsko-rosyjskiej, chciałem zapytać o coś takiego. Co to znaczy, że Państwo w Konstytucji RP chcecie wprowadzić zapis, że ktoś na podstawie domniemania, że ktoś, władza administracyjna, a nie sądownicza, będzie decydował o tym, że można komuś zabrać nawet część majątku, na przykład z jakiejś firmy, domniemując, że ta firma w jakikolwiek sposób wspiera działania, na przykład w tym przypadku Rosji, domniemując, część majątku, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. A co gdyby obrócić taką sytuację? A co gdybyśmy mówili na przykład dzisiaj o Romach? Albo o mieszkańcach Bangladeszu?
Rozumiem, że w sytuacji, jeżeli nagle w Polsce wybuchnie informacja, że ktoś z Bangladeszu, pozdrawiam, byłem w Bangladeszu, jest cudowny kraj, ale wracając, że ktoś z Bangladeszu przygotowuje zamach terrorystyczny. Hipotetyzuję oczywiście, nikt nie przygotowuje, mam nadzieję. I jest jakaś firma tutaj, która być może, a być może nie, wspiera jakąś firmę z Bangladeszu albo jakąś działalność terrorystyczną, ale tego nie wiemy. I jakiś pracownik na poziomie administracji, to nawet nie musi być prawnik, to może być ktoś na poziomie administracji, będzie decydował o tym, że tej bangladeskiej firmie w Polsce zostanie zabrany majątek, bo być może część z tego majątku wspiera działania w Bangladeszu, które mają wpływ negatywny na destabilizację sytuacji w Polsce. Przecież to nie ma żadnego sensu. Ja rozumiem Państwa pomysł, ja rozumiem Państwa przekaz, ja rozumiem, że chcielibyście Państwo w mojej ocenie pokazać się od strony mocnych rządzących, mówiących, jeżeli ktoś w Polsce będzie wspierał teraz naród rosyjski, to my będziemy konfiskować jego majątek, ale nie w ten sposób. To jest konstytucja i przepraszam, ale możliwość oddania takiej władzy na poziomie administracyjnym tylko dlatego, że ktoś ma taki pomysł albo że ktoś coś domniemuje, uważam, że jest mocno oderwany od państwa prawa. Ja rozumiem, że państwa prawa nie mamy obecnie, co pokazało ostatnie dwa lata, ale sam pomysł moim zdaniem jest kuriozalny. Teraz, żeby Polaków uspokoić troszeczkę, Sejm składa się z 460 posłów. Żeby móc zmienić konstytucję, 307 posłów musiałoby głosować za wprowadzeniem zmian w konstytucji. Na tą chwilę wiemy, 307, na tą chwilę wiemy, że tylko 225 posłów, czyli głównie Prawo i Sprawiedliwość jest za tym pomysłem, więc pojawia się następujące pytanie. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wprowadza projekt ustawy, który z góry można przyjąć, że nie zostanie wprowadzony, czyli konstytucja nie zostanie zmieniona, w mojej ocenie na szczęście. Dlaczego odciąga w tym czasie posłów od ich pracy parlamentarnej? Większość być może nie pracuje w takim natężeniu, w jakim powinna. Jeżeli tak się dzieje, to pytanie, gdzie jest drugie dno? Bo w mojej ocenie odciągnięcie uwagi teraz naszej i chociażby to, że ja spędziłem kilka godzin, żeby przesłuchać te wypowiedzi posłów na tych różnych komisjach, bo tam nie tylko jest komisja związana z tą ustawą, ale tam również była komisja związana z finansami publicznymi, Komisja Obrony Narodowej. Przesłuchałem słowa pani poseł Ani Siarkowskiej. Pozdrawiam cię, Aniu, bardzo serdecznie. A ta komisja swoją drogą miała miejsce o 22 z minutami. Zresztą pani poseł mówiła z oburzeniem o tym, że jak to się ma, że debata o tym, żeby zmienić hipotetycznie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej na komisji ma miejsce po godzinie 22. Myślę, że Polacy możecie spać spokojnie, z tego ciasta chleba nie będzie, ale no chyba, żeby się nagle okazało, że ruch pana Hołowni, który jest przeciwny, że ruch Koalicji Obywatelskiej, który jest przeciwny partia, dołączy się do PiSu, ale na tą chwilę nic na to nie wskazuje, w związku z tym bicie piany, szkoda czasu, szkoda pieniędzy, szkoda czasu posłów. Po drugie, ten projekt ustawy był interesujący w kwietniu 2022 roku, mamy rok wojny, zanim to wszystko by potencjalnie weszło w życie, to pewnie by znając życie, minęłoby kolejne 12 miesięcy, wylalibyśmy dziecko z kąpielą. W mojej ocenie projekt ma małą szansę na to, żeby docelowo wpłynąć na zmianę Konstytucji RP, więc możemy tutaj spać spokojnie. Dziękuję, Natalia, za informację z twojej strony. I rzecz ostatnia, temat numer 5. Enczas, jak wiecie, jest to jeden z tych portali zarządzany przez Tomka Sommera, któremu najprawdopodobniej służby zablokowały domenę enczas.pl. Mam nadzieję, że tak właśnie brzmi ta domena. Jest to portal prawicowy, jest to portal związany ze środowiskiem wolnościowo-konfederacyjnym i nagle, nie wiadomo dlaczego, kilka tygodni temu link
czyli adres enchas.pl został zablokowany Polakom. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli mieszkasz w Niemczech, we Francji bądź w Portugalii, to możesz wejść na stronę internetową i widzisz i czytasz wszystko. Natomiast jeżeli jesteś Polakiem mieszkającym w Polsce i chcesz wejść na stronę internetową serwisu enchas, a tych serwisów naprawdę, tak samo jak jeszcze moja działalność, a tych serwisów nie jest już za dużo w Polsce. Przypominam, że to samo dotyczy również w real24.pl. Nie wejdziecie Państwo na stronę internetową, na tą polską stronę, mieszkając w Polsce, dlatego że najprawdopodobniej służby także uniemożliwiają funkcjonowanie tym serwisom, co uważam, że jest skandalem, bo jest to dla mnie prewencyjną cenzurą. I enchas zdecydował się pójść do sądu, czyli zdecydował się powalczyć o to, żeby przywrócić możliwość funkcjonowania domeny internetowej, możliwości funkcjonowania domeny internetowej i przy okazji również możliwości funkcjonowania w ogóle całej redakcji. Dlatego ogłoszono zbiórkę i na prośbę pracowników enchas, którzy się bezpośrednio do mnie zgłosili, chciałem Was poprosić również o wsparcie enchasu. To jest jeden z tych serwisów, który jest z naszej bajki i okej, być może czasami miał wypowiedzi bardzo zagadkowe i bardzo odważne, ale to nie oznacza, że ich nie wolno szanować, bo walczą z systemem i to są ludzie na pewno z naszej bajki. Dlaczego enchas ogłosił zbiórkę? Cytuję, zrobimy wszystko, by enchas nadal trwał i by pozostawić przed sądem ludzi, którzy odpowiadają za ten skandal. Wolność słowa w Polsce jeszcze nigdy nie była aż tak bardzo zagrożona. Zróbmy wszystko, by ją obronić i by ukarać tych, którzy się na nią zamachnęli. Pieniądze ze zbiórki pozwolą nam opłacić prawników. Tak, idziemy z tym do sądu, a także utrzymywać w jakiejś formie enchas.com, być może pod inną nazwą. My ze swojej strony, jako Fundacja Nowe Spektrum, mając na uwadze to, że wolność słowa jest ważna, wolność słowa nie powinna być nigdy atakowana. Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, każdy ma prawo do mówienia tego, co go boli, dlatego że to gwarantuje nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przekazujemy 1000 zł na zrzutkę zorganizowaną przez enchas.com, bo tak jest chyba właśnie, taka jest ta domena, enchas.com. Przepraszam Tomek, jeżeli wcześniej mówiłem enchas.pl, zdaje się chyba macie enchas.com. Więc zachęcam Was do tego. Tutaj macie link do zrzutki. Można kliknąć zresztą w te wordowe dokumenty, które podłączyłem pod ten facebookowy przekaz i można również, jeżeli ktoś może zgodnie z możliwościami, 5 albo 10 zł po prostu enchasowi wpłacić, bo ludziom trzeba pomagać, zwłaszcza ludziom, którzy walczą tak samo bezkompromisowo o patriotyczną, tą prawą część biało-czerwonej Polski. Słuchajcie, 6 marca, mam nadzieję, widzimy się w Warszawie. Oprócz tego wysłuchania publicznego jest również protest organizowany przed polskim Sejmem. Mówimy o tej inwigilacji telefonów komórkowych. Wiem, że środowisko i Fundacja Polskie Veto organizuje autokar. Ja w tym autokarze między innymi będę, jak i również inni działacze, dlatego że jedziemy wspólnie. Jeżeli ktoś chce nam pomóc jako fundacji, wspierając fundację naszą, tym razem mówię o Nowe Spektrum, to wsparcie działań fundacji, strona internetowa nowespektrum.pl, łamane przez wsparcie, to jest miejsce, gdzie można to wsparcie nam udzielić. Każda złotówka jest na wagę złota. Bardzo dziękuję za każdą wpłatę. Staramy się patrzeć na złotówkę z dwóch stron. Raz jeszcze mogę zapewnić. Fundacja, fundacją działania związane z możliwością sięgnięcia po mandat poselski, to jest zupełnie inna bajka, to jest zupełnie inne źródło finansowania i te dwie przestrzenie się nie przenikają. Pieniądze z fundacji, nawet złotówka, nie są wydawane na moje działania związane z możliwością sięgnięcia po mandat poselski, dlatego wsparcie tej fundacji jest tak ważne, dlatego że jesteśmy tak silni, jak silni są ludzie, którzy stoją za fundacją. Mam nadzieję, do zobaczenia 6 marca. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja się zabieram teraz do dalszej pracy na rzecz fundacji. Przepraszam, że w ostatnich dniach mnie mniej było, ale trochę zdrowotnie podupadłem, a to była kwestia 2-3 dni, a po drugie dużo pism, no i dużo również czasu, który potrzebowałem, żeby sobie wszystko poukładać. Mam świadomość, że będzie teraz po prostu trudniej. Będę miał niestety
a myśląc o mojej żonie, mniej czasu dla własnej rodziny, dlatego że z jednej strony fundacja, a z drugiej strony rozpoczynamy działania, które mają na celu umożliwienie mi i środowiskom wolnościowym sięgnięcie po mandat poselski, bo to by było tak zwane game changer, jak to mówi Piotrek Szlachtowicz, czyli mielibyśmy narzędzia, z których obecnie korzystać nie możemy jako ruchy wolnościowe. Przytulajcie się, kochajcie się, całujcie się i dbajcie o siebie i o polskie rodziny. Trzymaj się, Polko, trzymaj się, Polaku. Dziękuję za każde udostępnienie i za każdy komentarz. Do usłyszenia. Cześć.